Hej, no to dziś o tym, gdzie będziemy oglądać jedne z ważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce, czyli puchar naszego kraju oraz mecze pierwszej ligi, ale też mecze młodzieżowej reprezentacji Polski. No i pytanie właściwie jest jedno, czy TVP, czy Polsat? Polski Związek Piłki Nożnej, do którego należą te prawa, wielki przetarg ogłosił w czerwcu. No, przetarg okazał się nie aż taki wielki, bowiem ostatecznie zgłosiły się do niego tylko dwa podmioty. Właśnie Telewizja Polska i właśnie Polsat, czyli nadawcy, którzy do tej pory transmitowali przecież mecze pierwszej ligi i Pucharu Polski, to w przypadku Polsatu, a także piłkarskiej reprezentacji Polski, młodzieżowej reprezentacji. Te mecze należały w ostatnim czasie do TVP, chociaż kiedyś też pojawiały się na antenach Polsatu. Dlaczego tylko dwaj nadawcy? Ano dlatego, że przetarg był tak skonstruowany, że omijał, można powiedzieć, w pewien sposób Viaplay, bowiem część meczów trzeba nadawać w przypadku Pucharu Polski w otwartym kanale, a więc trzeba by się dogadywać z jakimś otwartym nadawcą. Poza tym sygnał z tych spotkań, które się zakupuje, trzeba niejako wyprodukować sam. Viaplay przeważnie kupuje takie rozgrywki, które dostaje gotowe, a kiedy transmituje mecze polskich drużyn w europejskich pucharach na własnym stadionie, to zwykle dogaduje się wtedy z TVP, która też je transmituje, produkuje ten sygnał, płaci już trochę drobniejszą opłatę dla Viaplaya, no i sygnał jest wyprodukowany, Viaplay może je pokazywać. Poza tym Viaplay to raczej firma, która stawia na ekskluzywne rozgrywki i taka ganianina, przepraszam, z całym szacunkiem, na boiskach pierwszej ligi być może nie bardzo ich interesuje, a może po prostu lepiej nie wydawać pieniędzy, których wydało się sporo już wcześniej. Bardzo dobrą finansową ofertę złożyła Telewizja Polska. Czy ta oferta jest dużo lepsza od tej, którą złożył Polsat? No, być może nie aż tak dużo, być może nie jest to nie wiadomo jaka przebitka. Natomiast z tego co wiem, to jest to oferta nieco bardziej korzystna finansowo, ale Telewizja Polska w oczach Polskiego Związku Piłki Nożnej ma obecnie jeden ważny atut. Otóż posiada naziemny kanał, jakim jest TVP Sport i sugeruje przecież, że mecze Pucharu Polski, wszystkie mecze, które ma pokazać, czy też mecze pierwszej ligi, wszystkie mecze, które ma pokazać, a to są co najmniej 4 spotkania w jednej kolejce, będzie prezentowała właśnie na ogólnopolskiej antenie. Kanał TVP Sport mogą odbierać wszyscy odbiorcy, którzy mają zwykłą antenę gdzieś zamontowaną na balkonie czy na dachu, w związku z tym dostępność rozgrywek Pucharu Polski, czy też pierwszej ligi, ale też niejako młodzieżowej reprezentacji byłaby bardzo duża. No i właśnie ten fakt sprawia, że PZPN o ofercie, którą przedstawiła TVP, myśli bardzo ciepło. Jeśli TVP udałoby się przejąć od Polsatu Puchar Polski, ale także pierwszą ligę, a do tego zabezpieczyć prawa do drugiej ligi, bo na tą ligę też jest przetarg, obecnie posiadają TVP, kupić jeszcze mecze młodzieżowej reprezentacji Polski, czyli dość ciekawe i oglądalne spotkania reprezentacji U21 czy też U20, ale tam jest też także w tym pakiecie mecze pierwszej reprezentacji kobiet, które czasami cieszą się dużą popularnością, i mecze reprezentacji futsalu, a futsal też zdobywa wiernych kibiców, zresztą ma je od długiego czasu, bo pamiętam z czasów Orange Sport, że nawet Polska Liga Futsalowa oglądała się bardzo dobrze. W związku z tym, jeżeli Telewizja Polska wszystkie te prawa by przejęła, no to można się zastanowić, po co jej jest jeden mecz ekstraklasy w tygodniu, za który musiałaby w obecnych realiach zapłacić 60 milionów złotych, no może w lekkiej promocji jakby się dogadała 50 milionów. Za te wszystkie pakiety, o których Wam opowiadałem, czyli mecze Pucharu Polski, pierwszej ligi, a także młodzieżowej reprezentacji Polski i pewnie jeszcze drugiej ligi, zapłaci pewnie porównywalnie z tym, co musiałaby wydać na jeden mecz ekstraklasy, a może nawet mniej. Jak ta sytuacja się skończy? Rozstrzygnięcie tego przetargu na początku sierpnia, może w pierwszym tygodniu, może w drugim, ale wiem, że ma to być w najbliższym czasie, między innymi dlatego, że młodzieżowe reprezentacje spotykają się już na obozie na początku września i wtedy też grają pierwsze mecze. Tak więc to pewnie w następnym nagraniu będziemy sobie komentować wielkie zmiany na polskim rynku telewizji sportowych.